Rozpocznę od tego ostatniego okresu. 3 przegrane spotkania, zwłaszcza te ostatnie dwa chyba były takie dla Was bolesne, właśnie z GKS-em Tychy i z Unią Oświęcim. Zwłaszcza ten z GKS-em, nie zostało Wam to spotkanie, ta porażka gdzieś w głowach, ta środowa, bo jednak ta decyzja sędziego była kontrowersyjna. Na pewno gdzieś to na początku zostało, ale staraliśmy się szybko o tym zapomnieć i skupić na kolejnym meczu. Wiadomo, kolejna strata punktów, ale są to drużyny z topu, gdzie się walczy o mistrza Polski, o złoty medal i mimo tego, że kolejny mecz bez punktów, wydaje mi się, że jest to dobry prognostyk, te mecze na nowy rok, gdzie tam będziemy walczyć o jak najwyższe cele. Ale wiadomo, gdzieś tam by się chciało zdobyć te punkty, mimo wszystko z tymi z Katowicami, czy tutaj ostatni mecz u siebie z KKS-em Tychy, były szanse na 3 punkty, ale no niestety błąd i kończymy mecz bez punktów. Właśnie, w styczniu Was jeszcze będzie czekać mecz z GKS-em Tychy, ale też w tych poprzednich pokazaliście właśnie, że jesteście w stanie z nimi nawiązać tą równą walkę, wręcz od tej drugiej tercji do 50 minuty trzeciej praktycznie kontrolowaliście to spotkanie. Tak, gdzieś tam początek, wiadomo, przespaliśmy, pierwszą tercję było 3-0, ale podnieśliśmy się, pokazaliśmy charakter, strzeliliśmy 3 bramki, wyrównaliśmy ten mecz. No później prowadziliśmy grę, strzeliliśmy kolejną bramkę, później gdzieś tam zaczęliśmy bronić tego wyniku, może niepotrzebnie. GKS Tychy to dobra drużyna i potrafił wykorzystywać takie okazje i udało im się wykorzystać błąd tutaj i strzelić bramki i wygrali ten mecz. Mimo tych porażek pozostajesz chyba w dobrym humorze. Tak, tutaj wydaje mi się, że pokazałem się z dobrej strony mimo tej porażki. Cieszę się, że mogłem wejść do bramki od pierwszej minuty, bo gdzieś tam poprzednie mecze zaczynałem albo wchodziłem na mecz, albo gdzieś tam jako dwójka siedziałem w boksie, ale cieszę się, że mogłem się pokazać i wydaje mi się, że dobry mecz to był. Właśnie, kiedy rozmawiałem z trenerem, to pochwalił Twoją postawę właśnie za to, że wcześniej była Twoja absencja, teraz grałeś między słupkami, no i też dzisiaj zagrałeś bardzo dobre te zawody, obroniłeś też karnego, więc no nic, tylko pogratulować. Dziękuję, ale tutaj wydaje mi się, że gdyby te 3 punkty były, byłoby o wiele więcej zadowolenia, a tak to gdzieś tam cieszę się z wykorzystanej szansy, ale brakuje punktów. Czeka Was jeszcze po nowym roku 7 kolejek. Jak zapatrujecie się już na tą nieustannie zbliżającą się fazę play-off? W co będziecie celować? Na pewno walczymy, żeby zakwalifikować się z jak najlepszego miejsca. Wiadomo, że Toruń czy Podhale są dobrymi drużynami, tak łatwo nie odpuszczą, ale będziemy starać się, żeby wejść w ten play-off z jak najwyższej pozycji i później gdzieś tam powalczyć o medale. Czego Wam życzyć? Zdrowia i bez kontuzji.